Znane postacie, takie jak Luciano Susani, odeszły z tego życia i pozostawiły po sobie trwałe dziedzictwo. Niezależnie od tego, czy są to piosenkarze, czy aktorzy, którzy ożywiają postacie na ekranie, ich efekt utrzymuje się długo po tym, jak opuszczą nasze życie. Dołącz do nas, aby uhonorować te niezwykłe osoby i globalny wpływ, jaki pozostawiły. Zmarły w poniedziałek 15 kwietnia 2024 roku. Luciano Susani Sportowcy, trenerzy i politycy należeli do wielu zawodów reprezentowanych przez delegatów Jugosławii i Chorwacji. Na Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce w 1974 roku biegał zarówno na 400, jak i 800 M ale największą sławę przyniosło mu zwycięstwo na 800M. Susani został wybrany do zgromadzenia chorwackiego w latach 90., co zapoczątkowało jego karierę polityczną. Chorwacki Związek Lekkoatletyczny słusznie wybrał go na prezydenta, a chorwacki Komitet Olimpijski słusznie wybrał go na wiceprezesa. Marcelo Fiasconaro, lokalny faworyt i rekordista świata, oraz 19-letni Steve Owett zostali pokonani przez suszania w biegu na 800 metrów na Mistrzostwach Europy w Rzymie z przewagą około 1,5 sekundy. Ostatecznie udało mu się zapewnić sobie miejsce w Zgromadzeniu Chorwackim. Zajął się polityką podczas pierwszych demokratycznych wyborów w Chorwacji w 1990 roku w parlamencie zasiadał przed 1992 rokiem. Przez wiele kadencji był zastępcą burmistrza Rijeki i był przewodniczącym partii primorsko gorańskiej Saweza W latach 90. Partia Regionalna Powiatu Primorsko-Gorańskiego była imiennikiem jej regionalnej organizacji politycznej. Feitring Gold. Był działaczem na rzecz praw obywatelskich, muzykiem i performerem ze Stanów Zjednoczonych. Jej narracyjne kołdry są znane na całym świecie. Rasizm. Imperializm i patriarchat to pojęcia, którymi zgłębia się w jej pismach. Postacie z jego serii obrazów Amerykanie są rozłożone, spłaszczone i mocno skontrastowane. Inspiracją dla koncepcji formalnych mogły być realistyczne idee artystów lat 30. XX wieku, Bene Schachna i Jako UB Lorenz A. Twórcze gusta Ringolda zaczęły się znacznie od siebie różnić na początku lat 70. była głęboko poruszona kolekcją tybetańskich dzieł sztuki, którą zobaczyła w amsterdamskim Rijksmuseum. Zaczęła szyć kołdry dla marki French Collection w 1990 roku. Podróżując po Francji, fikcyjna bohaterka Ringolda, William Marie Simon, spotyka wybitne postacie ze świata sztuki i literatury. W tym Gertrude Stein i Vincente van Goga. Dodatkowymi miejscami, które często odwiedza, są muzea i pracownie. Olga Fikotowa były olimpijski rzucający dyskiem, obecnie mieszkający w USA, urodził się i wychował w Czechosłowacji. Na Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne w 1956 roku Fikotowa reprezentowała Czechosłowację i zdobyła złoto, pokonując Ninę Ponomaryową i Irinę Bieglakową ze Związku Radzieckiego. Na tym turnieju poznała amerykańskiego miotacza młotem Harolda Connolly'ego, którego później poślubiła w 1957 roku. W ostatnich latach, jako reprezentantka Ameryki, używała nazwiska Canelli zanim zyskała sławę w Ameryce, była mistrzynią Republiki Czechosłowackiej. Przez następne cztery lata brała udział w Igrzyskach Olimpijskich, ale wyszła z pustymi rękami. Z wielką dumą wyciągnęła amerykańską flagę podczas ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku. Rzut dyskiem na odległość 53,69 metra Czechosłowacja ustanowiła w Melbourne 23 listopada 1956 roku w Modesto w Kalifornii. 20. 7 maja 1972 roku rekord 56,46 metra ustanowił Amerykanin. Cztery razy z rzędu pobiła rekord.